Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj zaczniemy temat termochemii, bo mówimy sobie entalpię reakcji. No i zaczniemy sobie od tego, że jak pewnie wiecie, reakcje wiążą się z tym, że dochodzi do zmiany energii w układzie. Niektóre reakcje są takie, które będą wydzielały ciepło, niektóre wręcz odwrotnie. Do reakcji też trzeba dostarczyć energii na początku, żeby ją zapoczątkować. No i to właśnie teraz sobie wytłumaczymy, właśnie na przykładzie tych dwóch wykresów. Jest to wykres w zależności energii w danym układzie od biegu reakcji, tak? czyli przed rozpoczęciem tej reakcji energia jest na jakimś tam poziomie i zanim dojdzie do reakcji, musimy dostarczyć tak zwanej energii aktywacji, czyli musimy dostarczyć energii do układu, która to energia pozwoli na rozpoczęcie tej reakcji. I to jest ta tak zwana energia aktywacji. Ten właśnie wzrost tutaj, tego momentu, ta różnica energii na wykresie pomiędzy tymi właśnie punktami od początku do właśnie rozpoczęcia reakcji, to jest właśnie energia aktywacji. I od tego momentu reakcja zaczyna zachodzić i po reakcji mamy taki układ tutaj. Czyli znowu energia jest na jakimś tam poziomie, ale jak zobaczymy, to poziom tej, tej energii tutaj jest niższy niż tej na początku. I to jest energia tych produktów. Tutaj mieliśmy energię substratów, czyli tych reagentów przed reakcją. I tu mamy po, po reakcji. Czyli jak ta energia spadła, to znaczy, że ta energia się musiała wydzielić. I to jest tak zwana reakcja egzoenergetyczna, czyli taka, która wydziela ciepło. Energia produktów jest niższa i różnica tej energii między energią produktów energią substratów, to jest tak zwana entalpia. Tak? Pomiędzy tym a tym jest różnica, i to jest tak zwana entalpia. Tutaj mamy reakcję odwrotną, czyli energia substratów jest niższa energii produktów. I to jest reakcja tak zwana endoenergetyczna, czyli taka, która wymaga dostarczenia energii. A więc, jak widać z tego wzoru, czyli ΔH jest równe, energia produktów odjąć energię substratów, po lewej stronie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ta delta H jest niższa od zera, ponieważ ta energia jest wyższa, a ta energia jest niższa, tak czyli coś mniejszego odjąć coś większego, no to będzie mniej niż zero. Natomiast tutaj mamy z, do czynienia z sytuacją odwrotną, czyli energia substratów jest niższa od e energii produktów, tak więc tutaj ta delta H będzie wyższa od zera. A Więc jeśli delta H będzie niższa od zera, to będzie to reakcja echoenergetyczna. Natomiast delta H powyżej zera to będzie reakcja endoenergetyczna. Jeszcze mamy takie dwa pojęcia, jak entalpia tworzenia i entalpia spalania. No, są to już takie dokładnie określone entalpie do danych reakcji, takich jak np. entalpia otrzymania powiedzmy siarkowodoru z podstawowych składników, tak? czyli właśnie z wodoru oraz siarki. Które są podawane w kilojoulach na mole. Czyli ile energii się wydziela, albo ile energii trzeba pobrać, aby zaszła ta reakcja, aby otrzymać 1 mol tego produktu z tych podstawowych składników. No i na etapie spalania, czyli e, też znowu podawana w kilojoulach na mol, czyli jest ta różnica energetyczna, którą otrzymujemy po spaleniu jednego mola danej substancji, e, czyli po reakcji z tlenem. Kolejne to jest prawo LaVosiera-Laplace'a, czyli mówiące nam o tym, tu lepiej na przykładzie, a tu mamy reakcję. Prawo LaVosiera-Laplace'a mówi nam o tym, że jeśli reakcja ma jakiś efekt energetyczny, czyli powiedzmy tutaj będzie to reakcja egzoenergetyczna, to reakcja zachodząca w drugą stronę, dokładnie w drugą stronę, tak? czyli tu w tym przykładzie z CO. Mamy otrzymać węgiel oraz tlen, to entalpia do reakcji będzie miała dokładnie taką samą wartość, tylko z odwrotnym znakiem. Tak? Czyli jeśli powiedzmy tu będzie 50 kJ, to w drugą stronę będzie to minus 50 kJ. No i prawo Hessa, które nam mówi o tym, że zmiana energii, czyli entalpia, nie jest zależna od drogi przemiany. Tak? Czyli możemy korzystać z różnych reakcji, aby dojść do jakiegoś sumarycznego rozwiązania. Ale efekt energetyczny będzie tak czy siak taki sam. No i są to dwa prawa, z których będziemy korzystać w następnych zadaniach. No i właśnie zacznijmy od tego pierwszego zadania, czyli oblicz, entalpię tworzenia tlenku węgla 2, czyli tego czadu. Tutaj mamy reakcję właśnie tworzenia tego tlenku węgla, czyli z prostych składników, czyli z samego węgla oraz tlenu. Otrzymujemy tlenek węgla, ale mamy podane entalpie innych reakcji. Tutaj mamy z węgla i z tlenu otrzymujemy dwutlenek węgla, a tu z czadu oraz z tlenu otrzymujemy dwutlenek węgla znowu. I mamy podane entalpie reakcji dla tych danych reakcji. I teraz skorzystamy z tego prawa Hessa I teraz musimy zrobić tak, aby te dwie reakcje tak jakby tak ustawić, aby po sumowaniu otrzymać tą reakcję, którą mamy tutaj. I możemy sobie spojrzeć w ten sposób, że mamy grafit... Węgiel, czyli grafit po tej stronie, czyli tą reakcję pewnie zostawimy. Natomiast tutaj mamy czad po lewej stronie, a tutaj mamy czad po prawej stronie. Czyli, tak jakby tą reakcję, będziemy musieli sobie odwrócić i to będzie się nam nawet zgadzało, ponieważ w tym momencie ten tlenek węgla nam się skróci. I tutaj zobaczymy to w ten sposób, tą reakcję przepisujemy, tą na górze. Natomiast tą reakcję sobie odwracamy, tak? czyli mamy CO, nam się rozkłada na, na czat oraz na tlen. I w tym momencie korzystamy sobie z tego prawa Hess'a oraz prawa Lavoisier'a Laplace'a. Czyli z tego, że jak teraz sobie tą reakcję skrócimy i to z tym też skrócimy, czyli będziemy mieli znowu C plus jedna druga o 2 O2, daje nam czad. To możemy sobie najzwyczajniej w świecie odjąć te dwie entalpie od siebie. Z tym, że ta entalpia będzie odwrócona. Zgodnie właśnie z prawem dla zeyrona tak, bo jeśli reakcja szła w tą stronę z takim efektem energetycznym, to reakcja w drugą stronę będzie miała efekt dokładnie odwrotny, tak? czyli będzie to minus 283 kJ. A więc sumaryczna entalpia tych reakcji to jest 110,5 kJ. Zauważcie też tutaj, że w przypadku termochemii możemy korzystać z połówek, jeśli chodzi o ustalenie z Często chodzi o to, żeby właśnie móc potem podawać na przykład taką entalpię tworzenia w kilojoulach na mol. I właśnie o to nam tutaj chodzi, po co mamy obliczyć entalpię tworzenia, a więc 110,5 kilojoula na mol właśnie czadu. Kolejne zadanie. Napisz równanie reakcji otrzymywania benzenu z pierwiastków, a następnie oblicz entalpię tworzenia benzenu na podstawie reakcji. Tutaj mamy podane wszystkie te Reakcje, które będą nam potrzebne, czyli znowu z węgla oraz z tlenu, czyli dwutlenek węgla, z jakąś tam entalpią, z wodorą i z tlenu w wodę. No i z to jest właśnie benzen, to jest wzór sumaryczny benzenu. Jeśli nie wszyscy wiecie, tu jak patrzę, to jest reakcja spalania właśnie benzenu na dwutlenek węgla oraz na wodę. No to musimy sobie liczyć właśnie reakcję tworzenia benzenu z podstawowych pierwiastków. Jak widzicie, tu jest ten wzór C6H6, a więc będziemy potrzebowali do tego węgiel oraz wodór, czyli 6 atomów węgla plus, plus 3 cząsteczki wodoru dają nam benzen. Napisanie tej reakcji było nam potrzebne do tego, aby obliczyć następnie entalpię tworzenia tego benzenu. I teraz musimy sobie te trzy reakcje tak dostosować, aby po skróceniu można powiedzieć wyszła taka reakcja jak tutaj. No, i sobie patrzymy na pierwszą reakcję. Tutaj widzimy, że grafit jest po lewej stronie, tak samo jak tutaj, więc, na więc tą reakcję sobie po prostu przepiszemy. E następnie znowu tutaj mamy wodór po lewej stronie, tutaj też po lewej stronie, a więc tą reakcję też przepiszemy. Tutaj mamy benzen po lewej stronie, tu mamy benzen po prawej stronie, to więc tą reakcję najprawdopodobniej musimy sobie odwrócić. Poza tym tutaj mamy dwutlenek węgla oraz wodę których nie mamy w tej reakcji, natomiast tutaj ten tlenek węgla i woda jak będą po lewej stronie, to nam się skrócą z tymi, które są tutaj. I teraz jest, jeszcze jest problem taki, że tutaj mamy 6 atomów grafitu, tutaj mamy jeden tylko i to mamy jeden atom, jedną cząsteczkę wodoru i trzy cząsteczki wodoru w tej reakcji. No więc musimy sobie też te substraty wyrównać. Tak no więc te reakcje możemy sobie rozłożyć, a te reakcje możemy sobie razy 3, tak? I mnożymy w tym momencie całość tak jakby w tej reakcji, czyli 6 atomów węgla, 6 cząsteczek tlenu, 6 cząsteczek CO2 i tak samo w tej reakcji tutaj. I w tym momencie nam się to wszystko skraca, tak? Mamy 6 cząsteczek CO2, 6 cząsteczek CO2 nam się skraca, 3 cząsteczki wody i 3 cząsteczki wody nam się znowu skracają. No i tleny też nam się będą skracały. Mamy tu 6 plus 1,5 czyli to jest 7,5, z 7,5 też nam się skróci. A więc to, co nam zostanie, to będzie 6 atomów węgla, 3 cząsteczki wody, no i 1, 1 cząsteczka benzenu. I w tym momencie też musimy tak dostosować tę entalpię czyli sumaryczna entalpia to będzie ta entalpia razy 6 nieodwrócona, ponieważ nie odwracaliśmy tej reakcji. Ta entalpia razy 3, też nie odwrócona, No i ta entalpia, i e, nie mnożymy, natomiast ją będziemy musieli odwrócić. I w tym momencie to będzie 6 entalpii z pierwszej reakcji, 3 entalpii z drugiej reakcji. No i odejmujemy w tym momencie entalpię, tą tutaj trzecią, ponieważ ją odwróciliśmy. To wszystko sobie to podstawiamy. No i sumaryczna entalpia to jest 49... Przynik 0,8 kJ, entalpia tworzenia to będzie 4,9,08 kJ na 1 mol benzenu. I ostatnie zadanie, oblicz entalpię reakcji tej od spalania amoniaku. Wiedząc, że energia wiązań wynosi tyle. No i teraz tak musimy sobie to. Teraz jest to zadanie, które wymaga od nas znajomości, jak są zbudowane te cząsteczki? Najpierw zaczniemy sobie od amoniaku. I ten amoniak właśnie jest zbudowany tak. Tutaj skupiam się tylko na właśnie tych wiązaniach. Tak tutaj O ma trzy wiązania NH. A więc te trzy wiązania będziemy musieli rozłożyć. Czyli będziemy musieli dołożyć energii, którą właśnie mamy tutaj podaną. Tak? Czyli mamy trzy wiązania razy 4, Czyli ta entalpia to będzie 3 razy 4 te wiązania NH. Dodać trzy wiązania o, o, tak? To jest cząsteczka tlenu. Też tutaj się skupiam tylko na samym wiązaniu. Jest tylko jedno takie wiązanie o, o, ale razy trzy, ponieważ są to trzy cząsteczki. I znowu tutaj musimy dostarczyć energii, właśnie, którą mamy tutaj, tak? Żeby to wiązanie rozłożyć. Dalej cząsteczka azotu. Posiada takie wiązanie potrójne i to wiązanie będzie mi razy dwa, ponieważ mamy dwie cząsteczki. Tej odejmujemy, ponieważ podczas wytworzenia tego wiązania ta energia się wydzieli. No i na koniec mamy wodę. Woda jest tak zbudowana. Czyli mamy dwa wiązania OH i te wiązania też. Wydzielą energię, kiedy się wytworzą. Czyli mamy 6 razy 2 takich wiązań, i teraz wszystko sobie podstawiamy pod to, co sobie tutaj napisaliśmy. Więc mamy 4 razy 3 te wiązania, 3 razy te wywiązania, 2 razy te i 12 razy to. I to od siebie odejmujemy, ponieważ tutaj musieliśmy energię dostarczyć, a tutaj ta energia się wydziela po reakcji. I wychodzi nam, że jest to reakcja. Egzoenergetyczna i co się w sumie zgadza, ponieważ jest to reakcja spalania. I tu mamy obliczyć etapie reakcji, więc nie musimy tu nic obliczać w kilojollach na mol.